FIWE 2017 zaczynamy. Zaczynam z Majora, czyli Windy. Kierunek Krzywy, kierunek Mati i Kasia. Ich zabieram, lecimy do Sosnowca, a stamtąd prosto do Warszawy. Wielka bitka, gdzie są moje okulary. Więc czas to będzie sprawdzić, czy nie są w aucie. Auto upierdolone na maksa. A, kurwa. Ale najlepsze jest to, że były wielkie poszukiwania moich okularów. Które się, kurwa, niestety nie znalazły. To jest przykra wiadomość. Podobieństwo, że kiedyś z nudów zginę w korkach. Kraków, godzina 16 z hakiem. Każda ulica jest zakorkowana. Przypuszczam, że w większych miastach wszędzie tak jest. A jeszcze my musimy się przebić przez praktycznie całe miasto, żeby się wbić na czwórkę w kierunku Katowic, bo jedziemy do Sosnowca, więc chyba będziemy mieli lekki poślizg już na starcie. Tak coś czuję. Jesteśmy już na miejscu w Sosnowcu, na Śląsku. Uwieczniam ten moment. Jak coś, to stałem koło takiej Toyoty i koło takiej Renówki, bo boję się, że jak zostawię tu samochód na weekend, to wersje są dwie. Albo mi zajebią auto całkowicie, albo zostanie na cegłach. Tak jak Mati mówił, więc mam nadzieję, że wszystko z moim sadzikiem będzie w najlepszym porządeczku za dwa dni. Dedykację Leonowi Wertowi, kiedy byłem młodym chłopcem. Siemano. Cześć. Cześć. Co tam? Nie trzeba tego wynosić? A czemu jesteś taki dopierdolony? A czemu nie założyłeś? Bo mi kupuje czemu nie założyłeś na spaka? Standardowo zrobimy lokowanie. Jesteśmy w Warsaw Design Apartments i trafił nam się przekozacki apartament. Tam jest taka, nie wiem jak się to nazywa, taki balkon śmieszny. Tu jeszcze drugie. O kurde, jaki przypalony krzywoc jesteś. Kibel, dobre światło czy nie? Nie no, takie światło trochę, chociaż kurwa kto wie. No nawet dobre. Wakacyjna forma. Nie ma dużo fatów. O, miesiąc przycisnąć jest sporo. Dobra, tu jest moje Kimano. Telewizorek. Kurwa, no miejsca jest. Miejsca jest. No. Szampony? To kurwa bierzemy na chatę. No i tu jest tak, o nie widać nic. Tu jest restrum, o tak się na to mówi. Nie no, na pewno to nie jest restrum. Kurwa, no mamy tutaj do gotowania spoko, bo mamy i piekarnik i wszystko standardowo. A nie mamy nic kupione, no kurwa nic nie mamy, lodowa pusta. Powinni nam tu kurczakiem wypchać, nie ma nic. Bieda, nic nie zdążyliśmy kupić, niestety. No ale damy radę jakoś. FIWE dzień pierwszy. Sobota. Jest godzina 8. Ale mi się jeszcze nie chce wstawać do łóżka. Całą noc buczy. Znaczy, koło drugiej w nocy przestał buczeć ten wentylator w łazience. Po czym teraz od rana, jak coś działacie znowu, to znowu buczy. Jak przestał wentylator, to zaczęła kurwa lodówka, coś się tam, wiesz. Mówię, ja pierdolę, nie zasnę w ogóle, nie? Zobaczymy, jaka jest dzisiaj pogoda. Dosłownie jakiś kilometr w tamtym miejscu już są targi, więc o kurwa, to chyba jakiś classic physics. Hello? A nie, to jest, przepraszam, to jest męska sylwetka atletyczna. O kurde, nietypowy układ dowolny. Nie ta forma. No. Pain is temporary. Pride is forever. Dokładnie. No właśnie, tak się zastanawiamy, bo ogólnie ten apartament no jest naprawdę no w porządku, nie ma się troszkę przyczepić, no oprócz okazało się do tego buczącego wentylatora, ale budzę się rano
chodzi koło mnie kilka mrówek i się zastanawiam. Ciekawe, ile z nich zjadłem. I wczoraj nawet. W toalecie było kilka, więc chyba im też się podoba ten apartament. Idziemy na targi. No i wszystko jasne. Stary, jak tu jest kurwa przy tym wyjściu na balkonik, tam w rogu dalej, no człowieku, z kilkanaście mrówek i tu w tej kratce to samo. No to nie dziwię się. Dobra, zrobimy im ten. Chociaż mrówki są pożyteczne, to nie będziemy ich zabijać. A, żyjcie sobie. Mamy i tak opłacone, także nie będzie dopłaty. Tron wygodny w miarę jest, spełnia moje oczekiwania, ale przeszkadza mi intelektualnie się grą o tron. Kurwa, wentylator. W tym miejscu jest łazienka i przecież to tu nawet słychać, jak to buczy. Majstry, coś ewidentnie poszło nie tak. Ewidentnie. No moje wybory żywieniowe na dzisiaj to dwa serki wiejskie ze szczypiorkiem na śniadanie. Później dwie paki polędwicy sopockiej, pumpernikiel ten na jutro. Wafle kukurydziane. I do tego będzie białko i masło orzechowe. Pepsiawka Monster. Dzisiaj bez gotowania, nie ma kiedy. A nie ma co też wpierdalać maksymalnego syfu, więc no nie będzie tak tragicznie dzisiaj. Jesteśmy już przed wejściem. Mimo tego, że jest godzina 10, to jest już dużo ludzi. Więc na pewno się będzie działo bardzo, bardzo dużo dzisiaj. Czekaj, jeszcze raz, bo spierdoliłem. Nie, dobra, to i tak jest, wiesz. O, jak będziecie oglądać te moje wypociny, kurwa, które są fatalne na razie, to se kupię takiego gimbala. Do telefonu, nie? No, do telefonu. Można by tu przywierdolić telefon. No to dawaj, łysy. Tylko nie, muszę... Dawaj, łysy, kurwa, bo cię zaraz dojadę. Muszę jakąś torączkę, żeby to przydupić. Jeszcze zjadłem sobie takie leczo. Leczo z kurczakiem, ale bez chlebka. A Gulczas tu podjada chipsy. Bo na tym stoisku, na Life Fitnessie zawsze jest jedzonko, więc można sobie coś podjeść. Więc korzystamy z uprzejmości innych. Rok jest nabity strasznie. Jak to mówi Gulczas? Jak dobra kasza z kwarkami. Jak PKS do Olsztyna. Jak PKS do Sosnowca.
targach, a ja niestety muszę na szybko wysłać, znaczy na szybko, muszę wysłać przegląd literatury do pracy magisterskiej mojej pani promotor. Bo na 20 mamy kolację, więc mam jeszcze jakieś niecałe 2 godziny. Słyszałem, maleńki, że zabierasz mnie do Jeffsa. To prawda? Jedziemy jednak do Jeffsa na... do knajpy zjeść dobrego steka, więc białka dzisiaj nie piłem. No. Jedziemy punciaczkiem, takim kiedyś jeździłem do pracy. Tylko ten jest tylko ten jest dwuosobowy, ja jeździłem czteroosobowy. Mario pojechał. Powiem tak. Chuja jedzie. Chuja idzie. No Lambo to nie jest, no. Siwy dzień drugi. O mały włos. O mój włos. Zniszczyłbym tego małego przyjaciela, chociaż się skurwysyńsko boję pająków. To wyszedłem sobie na balkon sprawdzić, jaka jest pogoda. I zaczepiłem się włosami o tego pająka. Więc z samego rana mam traumę. Bo niesamowicie boję się pająków. Fiwe, dzień drugi. Oczywiście u nas czasowo bez zarzutu. Jesteśmy gotowi na targi. Czekamy na Michała Rocha, który się spóźnia, bo musi się ładnie wymalować. Ale zdążyliśmy dzięki temu kupić sobie jeszcze monstery, więc nie ma tego złego. My dzisiaj od razu po targach lecimy do domu, a zobaczcie, w fajnym miejscu mieszkamy, bo bardzo blisko Pałac Kultury i inne takie ciekawostki, z których i tak nie korzystamy. Siwy dzień drugi zaczyna. Kurwa. Co to za talia? Co to za skurwiele? Przyszedł Tomix, największy Saiyan Flex na świecie. Siemano byki. I pokazuje... No, to już chuj, to już do trenera szło. I pokazuje foty z Mińska Mazowieckiego, tak. Jak mieszkaliśmy w jednym apartamencie. Znaczy, kurwa, to były takie domki letniskowe, agroturystyka. I ten vlog nie wyszedł w ogóle u nas na kanał. A wtedy wygraliśmy, ty wygrałeś wtedy swoją kategorię i ja wtedy wygrałem swoją kategorię, no. Także beczka. Płonie łęcina i szumi deszcz, niesie echo RKS. Sędzia niesłusznie podyktował rozmów. Tararira, tarara. Gino na tym bicepsa? Gino rośnij. Pokaż ten biceps jeszcze. Gino rośnij. Ja pierdolę. To wygląda, jakby chciało wyjść, już nie chciało siedzieć u ciebie. Dobra, idę już. Idę, ale tam się możesz grać. To nie wiem, gdzie ci będą nogę składali w ludzi. Mamy rozgrywaną kategorię fitness plażowo-atletyczne. Zobaczcie sobie, jakie te sylwetki są duże, tu jest naprawdę sporo mięsa, ale do tego naprawdę bardzo fajnie, estetycznie ładnie to wygląda. Nie ma co gadać, nie są to takie typowe czołgi, tylko naprawdę Polska trzyma zajebisty poziom, to cieszy. Nie czekamy na ciebie, bo już będziemy jechać. Ja pierdolę. Dzień dobry. Uh-huh.
ogólnie to jeżdżę jakieś 20 minut po osiedlu już i szukam miejscówki do, żeby zostawić auto, bo u mnie pod blokiem ostatnio kurwa przyjeżdża policja i z tego co mówiła mi moja Magda, wlepia już ludziom mandaty, a tu dosłownie ludzie stają wszędzie, to jest tak popierdolone osiedle, że najebali 200 bloków, a w ogóle nie ma gdzie stanąć. Dodam, że miejsce parkingowe w bloku kosztuje 50 tysięcy w garażu, a 20 tysięcy, czy tam ponad 20 na zewnątrz, a ja tutaj mieszkanie tylko wynajmuję, więc no dosłownie ludzie stają kurwa wszędzie, wszędzie dosłownie, gdzie się tylko da, a ja jeżdżę 20 minut już ponad i nie mogę gdziekolwiek zaparkować, nawet pół miejsca nie mogę znaleźć, a jeżdżę naprawdę w dalekiej odległości od mojego bloku, więc no jest kurwa po godzinie 12 już z minutami, a ja dalej szukam miejsca i średnio mi się to podoba, więc się chyba zaraz wkurwię i stanę sobie pod blokiem, a jak jakiś konfident zadzwoni, to trudno, dostanę mandacik. A najgorsze są takie samochody, znaczy tacy właściciele aut, którzy sobie, no zobaczcie, tu ludzie dosłownie kurwa stają, no stają gdziekolwiek, tu się nie liczy w ogóle nic, tu po prostu auto ma stanąć już. A najlepsze jest to, jak po prostu miejsce jest, nie wiem, na dwa aut, miejsca jest na dwa auta, a ludzie stają po prostu wyjebane mają, czy ktoś będzie koło nich stawał, czy nie, i chuj, marnują kurwa dwa miejsca. No ale musiałem wam się wyżalić trochę. No, suma summarum, postawiłem auto w mega chujowym miejscu. Jest tu mega chujowe światło do nagrywania, więc nie nagrywam nic. Wracam na chatę. No, dobra, jebać to. Jak sobie rano wczoraj pomyślałem, że wypadałoby jakoś zakończyć tego vloga. Miernego jakościowo pewnie i pomyślicie sobie, że w skali tego co można zobaczyć na dzisiejszym YouTubie, to jest to słabe, ale chuj, wiem, że to jest prawdziwe i nikt tak nie powie. Dobra, jestem na WF-ie, załatwiam tutaj, tak kocham tą uczelnię, że nie mogę się z nią rozstać. Co, dzięki za oglądanie FIWE, myślę, że od października jakieś lepsze materiały będą się pojawiały na kanale. Napiszcie co o tym myślicie i pozdrawiam.